Cześć, witam Was ponownie u mnie na kanale, tutaj Kaśka. I dzisiaj pomyślałam, że może czas już na kolejny tutorial. Postanowiłam, że zrobimy sobie kartkę dzisiaj taką z motywami róż. I będzie to kartka na Dzień Matki, ponieważ już jest miesiąc maj, jest to miesiąc właśnie, w którym 26 maja obchodzimy Dzień Matki i myślę, że to jest dobry czas, żeby taką kartkę już sobie przygotować. Także ja też dla swojej mamy właśnie chciałam przygotować kartkę. I jak widzicie, przede mną już kilka produktów. Kolorystyka będzie taka dosyć intensywna. Troszeczkę będzie też bieli oczywiście, ale pomyślałam, że właśnie fajnie będzie użyć tych czerwonych różyczek z Akszona, które ostatnio kupiłam właśnie w Akszonie. Tak, ja nie pamiętam, kiedy używałam kolor czerwony w moich pracach, oprócz oczywiście kartek świątecznych. I ostatnio jakoś tak mi się ten kolor czerwony spodobał. Dlatego dzisiaj będą właśnie takie elementy czerwieni i takiej zieleni, ale to jest taka zieleń, taka troszeczkę morska, taka, wiecie, intensywna. Także zobaczymy, co nam z tego dzisiaj wyjdzie. Jak widzicie tutaj stempelki, mam różne stempelki, ponieważ mam taki stempelek w Dniu Matki. Mam tutaj też w języku angielskim. Nie wiem, czy ten użyję, czy ten. No i czytam jakieś serdeczne życzenia. Mam tutaj taki wykrojnik, z którego będę korzystać. To jest taka rameczka właśnie z różyczkami. Mam też folder do embossingu, który też chciałabym wykorzystać z takimi falami. To nam, myślę, że fajne tłoda. No i papiery. Papiery mam tutaj te zielone, to są z Akszona, taki bloczek. Czerwony papier, który gdzieś tam kupiłam sobie przez Amazon już dawno temu. Także zaczynamy kartkę. Ja Was zapraszam bardzo serdecznie do oglądania. Zostańcie do końca, żeby zobaczyć, jak wyszła kartka. I dzisiaj znów będzie tutorial taki mówiony, bo taki mi się najlepiej robi, później jest najmniej obróbki. Także no, mam nadzieję, że lubicie też takie właśnie tutoriale gadane, nie takie przyspieszone. I tak, moja baza, bazę już sobie zagięłam. Moja baza ma 7,5 cala na 5,5 cala i do tego będę sobie przycinać tutaj te warstwy. Zrobimy sobie dwie warstwy. Na samym spodzie będzie ta zielona. I tutaj troszeczkę, i na wierzchu będzie ta czerwona. Ja już Wam to wielokrotnie mówiłam, że ja moich, tych wiecie, tych warstw nie jakoś nie obliczam na centymetry, na milimetry. Po prostu przycinam sobie tak jak mi, tak wiecie, na oko, jak ja to mówię. Dlatego, że tak mi jest najlepiej, najszybciej i generalnie tak. Tak to robię, dlatego ja Wam tutaj żadnych wymiarów nie będę podawać, bo to wydaje mi się, że nie ma sensu. Każdy sobie tam dostosuje, jaki tam ten odstęp chce mieć i tą ramkę, bo jedni lubią takie większe ramki, inni wolą takie mniejsze bardziej, więc tutaj będzie ta pierwsza warstwa i zaraz przytnę tą czerwoną. Czerwoną przytniemy sobie tutaj do tej zielonej i zaraz zobaczę, jak ja to chcę mieć zrobione. Tak mniej więcej równo. Ja wiem, że są osoby, które tak po prostu pomniejszają sobie o pół centymetra na przykład te maty, ale mi się to jakoś tak nie... Najlepiej jest mi sobie zaznaczyć po prostu ołówkiem i wtedy wiem, jak to ma być. Także zrobimy sobie to tak, a nawet słuchajcie, nawet jeżeli jest troszeczkę milimetr krzywo, to wydaje mi się, że to nie jest jakaś tam tragedia. To są, wiecie, ręcznie robione prace i one nigdy nie będą takie jak spod maszyny, więc mi to nie przeszkadza. Także przytnę sobie teraz tą czerwoną matę. Tutaj pewnie mało widzicie, jak ja to przycinam, bo tutaj mam to na dole. Jakoś tak mi tak jest lepiej, żeby Wam nie zasłaniać tutaj głową. Dobrze. Właśnie ostatnio mi się spodobały takie te intensywne kolory. Taka właśnie ta zieleń z tą czerwienią. Także to będą te maty, dwie. Widzicie, to wcale nie jest jakoś równo, ale generalnie mi to nie przeszkadza. Dobra. Ok, to będą nasze maty. Tutaj przygotowałam sobie kolejny taki panel. Ten panel to jest wymiar 6,3/4 na
4 i 3/4, to tak tylko to Wam mogę powiedzieć, ponieważ on jest dostosowany do wymiaru tak mniej więcej tego folderu do embossingu. To jest jeszcze nawet, słuchajcie, nieotwarte. To jest folder, który pochodzi z Crafters, z Gemini. I to jest taki folder, który tworzy takie fale. Wydaje mi się, że jako tło będzie fajnie wyglądać. Troszeczkę nam tutaj nada taką, słuchajcie, kopniam sobie tam, nada taką strukturę. Także sobie to wyembosuję. Tutaj w zasadzie ten papier jest taki sam z obydwu stron, więc nie ma znaczenia, jak ja ten papier położę. Ten folder ma wymiary 5x7 cali, więc ja po prostu mój panel przycięłam troszeczkę mniejszy, żeby potem nie musieć tak bardzo tego obcinać wszystkiego. Także to sobie przepuszczę przez maszynkę i zaraz do Was wracam. I już jest wyembosowane. Zobaczymy, jak wygląda ten efekt tej fali. Zobaczcie, taką falę udało nam się zrobić. Myślę, że to będzie fajnie wyglądać. No i tutaj już nie będę nic obcinać, bo widzę, że fajnie tutaj się wyembosowało, także to już zostawimy. I to będzie tak. I tutaj, słuchajcie, ten najważniejszy panel, który nas będzie tutaj interesował, to będzie, jak mówię, to będzie właśnie ten wykrojnik, taki główny punkt programu. To jest wykrojnik, to jest taka ramka dosyć dużego rozmiaru. Do tego potrzebuję jeszcze właśnie papier. Także mamy tutaj sobie papier ten sam. To jest papier 300 gram. Także dosyć taki gruby. Więc to wytniemy. I ja sobie wytnę ten panel, znaczy tą ramkę. Oczyszczę ten wykrojnik i zaraz wracam. Ok, jest ramka już gotowa, wycięta w białym papierze i teraz, żeby nie było tak, wiecie, bardzo biało i nudno, będę kolorować te różyczki i te listki tutaj naokoło, natomiast środek zostawię pusty. I żeby to pokolorować, wybrałam kolory takie właśnie z Distress Inks, których, powiem Wam szczerze, że dawno nie używałam. Tych moich inków bardziej sięgam po Distressy, te Oxide, ale takie, wiecie, sobie postanowienie zrobiłam, żeby używać te wszystkie moje tusze, które mam. Więc dzisiaj kolor będzie Pine Needles i Candied Apple. Taki bardzo mocny czerwony, z takim dosyć mocnym też zielonym, wpadającym troszeczkę w taki kolor, wiecie, seledynowy trochę, można by było powiedzieć. I co ja do tego użyję? Użyjemy sobie do tego gąbeczek, tych takich malutkich, żeby te małe elementy pokolorować i zacznę może zacznijmy od listków. Wszystkie te listeczki sobie pokoloruję. Tak po prostu będę sobie tutaj to przykładać. Nie bójcie się tego robić, takiego kolorowania. To też bardzo fajnie wygląda. Nawet nie musi być aż tak, wiecie, dokładnie super mega. Trochę Was tak ostatnio męczę tym moim tuszowaniem. No ale ostatnio tak jakoś mi się spodobało takie tuszowanie. Bardzo fajne takie, bardzo fajny efekt daje. No i wykorzystujemy oczywiście te nasze wszystkie tusze, które mamy. Także ja sobie to tutaj tak zrobię. A jeszcze gdzieś jakiś listek, tutaj jest taki listek jeszcze, o. Dobra, tak myślę, że chyba to są te wszystkie listki. Troszeczkę wytrę sobie ten stół, żeby nie było brudno. Dobra, i teraz te różyczki zrobię kolorem czerwonym. Mam nową gąbeczkę, bo czerwonego jeszcze nie używałam. Muszę uważać, żeby sobie gdzieś nie zaciapać tutaj tego środka. O.
gotowe. Kwiatuszki i listki pokolorowane. I jeszcze raz sobie tutaj przytrzemy. I teraz, żeby jeszcze tak troszeczkę urozmaicić, to pomyślałam, że sobie użyję tutaj na tych kwiatach ten Glamour Dust. To są takie drobinki, taki brokat właściwie. I żeby to zrobić, to nałożę klej tutaj na te wszystkie kwiatuszki i listki, tak delikatnie. I później sobie to posypiemy. Tutaj sobie podłożę później kartkę może jakąś. Także tutaj sobie weźmiemy. Błyszczy. Dobra. Teraz tą resztkę sobie to wrzucę tutaj z powrotem, bo to szkoda. Oczywiście. Dobra, tak wygląda ta ramka. Nie wiem, czy tutaj widać, czy ona się świeci. Tak, widać. Troszeczkę. Tutaj trochę mam kleju więcej. Także ona taka jest troszeczkę bardziej urozmaicona. I teraz ja bym chciała, żeby to tak troszeczkę przeschło. A w tym czasie wezmę sobie tą drugą warstwę z tego wykrojnika. Sobie teraz w tym czasie tą rameczkę drugą i wytnę ten owal z taką falbanką w kolorze czerwonym. Wytnę to w kolorze czerwonym, natomiast tą mniejszą rameczkę tutaj w kolorze białym. I to będziemy sobie na środek nakładać, będziemy stemplować. Zaraz ten napisik i zaraz do Was wracam. Już wycięte mam, gotowe. Tak wygląda tutaj ten owal z taką falbaneczką. Tutaj będzie ten jeszcze ta jedna warstwa. I tutaj będę stemplować mój napis. Może to sobie odłożę, żeby nie poginęło. I napis teraz tak. Jaki napis sobie weźmiemy? Stemple, które wybrałam, to są takie trzy. Dwa są z Agaterii, jeden jest taki z AliExpress i tak się zastanawiam, czy zrobić w Dniu Matki serdeczne życzenia. Może to będzie tak fajnie wyglądać, nie wiem. Zaraz sprawdzimy, sobie to przyłożę. Taki w Dniu Matki. I tak myślę, jakim by tu kolorem nastemplować. Czy zrobimy taki kontrastowy, czyli taki też w zieleń wpadający. Czy może na przykład taki jakiś złoty? A jak to zrobimy? Tak, tu by było w Dniu Matki. A tu by było w Dniu Matki serdeczne życzenia. O, mogłoby tak być, nie? Tak mi się wydaje, żeby to tak mogło być. Dobra, spróbujmy to tak zrobić. I teraz kolor. Może kolor zrobimy... Może zrobimy ten sam, co tu, co ta zieleń, że tą zielenią zrobimy, to będzie się tak wszystko ładnie łączyło. Więc tak myślę, że to będzie ok. Dobra.
I jeszcze może na to nałożę ten shimmer ze Spectrum Noir. On jest też w takim kolorze dosyć zbliżonym, takim zielonym, morskim. Także myślę, że będzie fajnie wyglądać. Tak samo. I jeszcze raz następuje taki właśnie shimmerek. O, super. Bardzo fajnie to wygląda. Dobrze. Teraz kolejnym elementem, także to już mamy gotowe, tak samo napis, to później będziemy wszystko składać sobie razem. I kolejną rzeczą, którą ja chciałam zrobić, to jest, oczywiście zrobimy sobie listki jeszcze pasujące do tego. I ponieważ ja będę używać tych różyczek, to myślę, że listki takie do różyczki będą fajne i ja sobie tutaj je przygotowałam. To są te. To nie będą jakieś wielkie kompozycje, to będzie naprawdę delikatna kompozycja. Myślę, że będą tutaj trzy kwiatuszki, tutaj u góry będą dwa. Myślę, że będzie fajnie, kiedy wykoloruję sobie po prostu tą kartkę tym samym kolorem i to będzie wszystko takie razem się łączyło kolorystycznie. Także ja sobie sięgnę tylko po gąbkę taką do tuszowania i będziemy sobie to tuszować. To urozmaicić, to pomyślałam, że sobie zrobię właśnie te chlapania tą szczoteczką, tą miotełką, która no, do tej pory się fajnie sprawdzała, więc zobaczymy, jak to się teraz sprawdzi. Także tutaj sobie troszeczkę wody popryskam na ten mój stół. Trochę. Umoczę sobie to. I popryskam, trochę mam za mało tej wody. Troszeczkę więcej sobie weźmiemy. Widzicie, że te chlapania takie bardzo fajne, równomierne wychodzą. Według mnie. Ja za bardzo w chlapaniach nie jestem jakąś specjalistką, ale wydaje mi się, że no, wygląda to dosyć fajnie. Teraz troszeczkę osuszymy. O, i zobaczcie, bardzo fajnie to wyszło. Teraz wytnę moje listki. Mam nadzieję, że mi tutaj wystarczy tyle tej zieleni. Wytnę sobie tyle, ile mi się tam uda, to wytnę i zaraz do Was wracam. Ok, listki już wycięte. Zobaczcie, jak ładnie wyglądają. Przepraszam za moje ręce. Pochlapane, takie wycieniowane. I jeszcze właśnie dzięki temu, że użyłam ten tusz z tym shimmerem, to one się tak ładnie, widzicie, błyszczą. Dają taki połysk, bardzo fajnie to wygląda. Ja sobie je troszeczkę tak pozaginam. I zaraz będę już składać tą kartkę. Będziemy sobie te warstwy przyklejać i zrobimy tą mini kompozycję z tych różyczek. Ok, tutaj już mam przygotowane wszystko. Więc po kolei będę sobie przyklejać. Najpierw przykleję to na płasko, to czerwone z tym zielonym. Tutaj cudów nie będziemy sobie wymyślać żadnych, więc użyję klej ten kolal, ten śmierdzący, bo on jest bardzo, to jest bardzo dobry klej. Nie wiem, czy w holu już był chyba ten z Actiona taki, też między innymi. I ja Wam mówiłam właśnie o takim kleju, który tam jest. Ten All Purpose Glue, taki też przeźroczysty i on jest praktycznie bardzo, bardzo podobny właśnie do tego kleju. Także ja go polecam, w sensie tamten z Actiona. Całkiem fajnie się też sprawdza, ale na razie kończę, wiecie, tą buteleczkę, którą mam tutaj otwartą.
a potem pewnie będę przerzucę się właśnie na ten akrzonowy. Dobra. To będzie na płasko. I to będzie też na płasko tutaj na kartkę. I teraz tak, to zrobimy sobie na podwyższeniu troszeczkę, takim delikatnym, na piance. Będą przyklejone po prostu na kleju, także tutaj sobie to przykleimy tak w miarę równo, żeby było. Ok. Bardzo fajnie te fale wyglądają, super, dają tło. Dobra, teraz tak, ten główny tutaj element z naszymi różami też będzie na podwyższeniu, więc już sobie tutaj to przycinam. Ja to wolę, chyba żeby było w ten sposób, albo zrobię tak. Dobrze się otwiera, dobrze. Ja naprawdę bardzo mi się podoba ta, tutaj ten zestaw kolorystyczny. Ta czerwień z tą taką właśnie zieloną, zielenią. Ja rzadko takie drastyczne kolory dobieram i bardziej pastelowe kolory i tak dalej, ale to też była część mojego takiego postanowienia na ten nowy skrapowy rok, żeby właśnie bardziej odważnie kolory dobierać, w sensie, żeby się otworzyć po prostu na te kolory, bo my się tak przyzwyczajamy czasem do tej takiej jednej kolorystyki, w której się dobrze czujemy i później jest nam ciężko właśnie wyjść poza tą normę naszą własną, ale myślę, że warto próbować właśnie nowych rzeczy, więc ja tak powoli próbuję sobie to właśnie tak robić. To słuchajcie, to ten owal też pójdzie na podwyższeniu. Ta wiosenna, ale mam zamknięte okna, zamknięty balkon, bo strasznie dużo dochodzi dźwięków z ulicy i przeszkadza to po prostu później słuchać to w filmikach, więc mam tutaj zamknięte, ale widzę przez okno, jest takie piękne słońce, jest taka wiosna. Ostatnio przez parę dni było bardzo zimno, więc cieszę się, że już teraz jest troszeczkę lepiej. Dobra, i teraz będę oczywiście sobie robić tutaj tą kompozycję, więc muszę podłączyć mój klej. Słuchajcie, myślałam, że włączyłam kamerę, ale nie włączyłam kamery i nie nagrało mi się to, jak tutaj przyklejam. Na razie przykleiłam tylko te trzy takie gałązki z listkami i dwie różyczki, więc tutaj będzie w rogu taka jedna mini kompozycja. Nie będę tutaj dodawała żadnych innych już liści ani dodatków. Wydaje mi się, że to już w zupełności wystarczy. Te trzy różyczki tutaj. I tak myślę, żeby sobie tutaj dać u góry dwie różyczki, żeby tak było dla równowagi. A sobie to w ten sposób zrobić. Tak to zrobimy. Także przepraszam Was. Ale to nic tutaj nie straciliście, bo to tylko przykleiłam te listki. Coś tam w międzyczasie do Was gadałam, ale to też takie, wiecie, gadanie mało istotne. A ważne jest tutaj, co się dzieje na kartce. Kartka jest prawie gotowa. Nie wiem, czy to skomplikowana kartka, czy nieskomplikowana. Wygląda w sumie prosto, ale no wiecie, wykolorować te różyczki, pobawić się trochę tymi tuszami. No coś tutaj się dzieje na tej kartce. Coś tutaj się dzieje, nie jest ona taka, wydaje mi się, nudna. Także mam nadzieję, że Wam się podoba. Jeszcze sobie jedną rzecz zaraz zrobię na tej kartce. Zaraz Wam pokażę. Ostatnia różyczka. Tak. Mogłabym w sumie jeszcze tutaj rozdzielić może tego listka jednego. O. Może go gdzieś tutaj jeszcze dać, ale no nie wiem, chyba że
Dodam jeszcze to. O, może tak zrobię. Takiego, takie dwa małe mini listki. Jeszcze tutaj dołożymy. O. Dobra. I teraz tak. Tak wygląda. Bardzo fajnie, wydaje mi się, bardzo ładnie. I ostatnią rzeczą, która przyszła mi na myśl, to jest dołożyć sobie tutaj te. Dołożyć sobie tutaj te perełki. Przepraszam, że odeszłam, ale chciałam sobie chwycić. W tych czterech rogach, żeby tak zamknąć tą całą kompozycję. Wydaje mi się, że to będzie fajnie wyglądało. Także te cztery pójdą sobie na rogi. O. I słuchajcie, ten czerwony kolor, no naprawdę, bardzo mi się podoba. Taka intensywna czerwień na pracy. Słuchajcie, dzwoni ktoś do mnie, do drzwi. Nie wiem, kto to. Idę otworzyć. Kartka moja z tutorialu jest już gotowa, tak wygląda. Wydaje mi się, że bardzo fajnie wyszła z kwiatami. Natomiast tutaj chciałam Wam pokazać jeszcze tą kartkę pierwotną, którą zrobiłam, właśnie używając tych samych tak naprawdę produktów. Jak widzicie, zmieniony jest tylko stempelek. No i tutaj jest, nie ma oczywiście kompozycji, ale wydaje mi się, że taka też ładnie wygląda, taka kartka do koperty. No, bardzo mi się spodobał ten cały layout i ten cały pomysł, dlatego zrobiłam właśnie tą drugą, tym razem właśnie z mini taką kompozycją kwiatową, więc mam nadzieję, że Wam się podobają obydwie moje prace. Dajcie koniecznie znać w komentarzach i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, pa pa!